najbliższą sobotę nieprawdopodobne starcie na polskiej scenie MMA. Pudzianek kontra Juras. Waga ciężka i też ciężkie będą ciosy. Miejmy nadzieję, że szczególnie po stronie Jurasa. Już teraz zachęcam Was serdecznie do tego, aby oglądać to, co wydarzy się w sobotę. Także halo Gdańsk. To jest po prostu czysta sportowa walka bez złej krwi. Wchodzimy razem do klatki i jeden z nas musi wygrać. No jeden może leżeć na dechach znokautowany. Może tak być. Nokautu się może tak nie boję, bo to chwila urwie się, filmu nie będzie, obudzi się tam po 30 sekundach i jest dobrze. Najgorzej jak sobie krzywdę zrobimy jakąś taką na 2-3 tygodnie, to będzie najgorsze, bo to nie będzie celowe, no ale tak może się skończyć. Tego się tylko obawiam najbardziej. Każdy na pewno znajdzie wszelakie określenia ten pojedynek. Od frików przez starych sportowców. Niech każdy sobie, wiesz, określa ten pojedynek tak czy inaczej, ale on dla widza jest ciekawy pod każdym względem i dla każdego widza. I każdy znajdzie coś tam dla siebie, wiesz. Ci, którzy tam źle nam życzą, też znajdą coś tam dla siebie i z chęcią obejrzą ten pojedynek. Chociaż będą mówić, że nie będą oglądać, wiesz, tam z kuchni będzie zerko, nie najwyżej. Ale myślę, że ludziom to się spodoba. Ma być show, bo to jest najważniejsze. Tam nie będziemy klepać na 50%, tylko każdy chce tym jednym strzałem ubić. Ja będę chciał go ustrzelić jednym strzałem, on mnie. No i ciekawe, którego ustrzeli. Na samym początku, kiedy braliśmy ten pojedynek, umówiliśmy się, że wiesz, no robimy sobie krzywdę. No, jakkolwiek przewrotny to brzmi, lubisz kogoś, wiesz, a musisz mu włożyć łokieć na 16 szwów potem, no to... Mam nadzieję, że mi się uda ten łokieć włożyć. No. Troszeczkę obawiam się tej walki, tak? Dlatego, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Chcę wygrać, ale wchodzę do tej walki nie z założeniem zrobienia jemu krzywdy, jakiejkolwiek. Ale wiem, że w MMA, gdy będą garści mocne i kopy mocne będą z jednej i z drugiej strony, żeby tylko krzywda się za duża na mnie stała, bo wiem, że tam nie będzie hamulca. On chce wygrać i ja chcę wygrać. Ja mimo wszystko nie muszę kalkulować, że będę musiał w poniedziałek do roboty i w dobrym stanie, więc o nie, to ja już nie chcę przyjmować ciosów, wiesz. Ustalmy, że trzeba będziemy znokautować, żebym ten pojedynek poddał, nie? No albo złamać mi coś porządnie, żeby kość wystawała, bo tak ja, tak nie wiem, tak mam od dzieciństwa i mnie trzeba naprawdę złamać, żeby pokonać, a o to będzie trudno. Juras przez pierwsze 3-4 lata bardzo dużo mi pomagał, bardzo dużo sparingów razem robiliśmy i nawet 2-3 lata temu jeszcze, czy nawet 2 lata temu przychodził na treningi, czasami wpadał na te treningi w środę czy w piątek, kiedy są treningi sparingowe i razem robiliśmy jeszcze chyba 4 miesiące temu robiliśmy razem sparingi, więc jest to żadna tajemnica. No on nigdy w wadze ciężkiej nie bił się, on zawsze bił się w wadze 93 kg, no tutaj będzie co innego sparing, co innego walka, ja jestem naturalny ciężki. Łukasz, jak to się mówi brutalnie w naszym środowisku, udawany ciężki. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno go nie lekceważę. Jest to zawodnik z dużym doświadczeniem. Od dziecka trenuje sztuki walki, więc na pewno go nie lekceważę i ma tam w rękawie parę niespodzianek dla mnie. Adrenalina, którą daje ci wyjście do klatki, ten moment, kiedy się zamyka drzwi. W zasadzie ten moment to zaczyna się na backstage'u, kiedy słyszysz pierwszy rytm swojej muzyki, nagle masz miks absolutnie wszystkich uczuć, które mogą towarzyszyć człowiekowi emocjonalnie. Samo wyjście, wejście, walka, wiesz, jak wygrywasz, euforia, to są rzeczy, których człowiek będzie poszukiwał całe życie i wielu zawodników też, ja też należę do tego grona. Wiesz, ciągnie to jeszcze, gdzie już jestem past prime dawno, dlatego, żeby to poczuć ponownie, bo to jest największe uzależnienie. Po walce, wiesz, idziemy razem na wódkę, no i to też jest fajne, wiesz, z góry założyliśmy, co robimy w niedzielę wieczór. Miejmy nadzieję, że każdy będzie mógł o własnych siłach podnieść kufel, no. Jesteśmy dorosłymi chłopami, no i na pewno to się skończy tak, że głowa na drugi dzień może boleć, ale na pewno nie od ciosów. Oczywiście jesteśmy ludźmi, chcemy po prostu dać naprawdę dobrą walkę, on i ja. Chcemy dać dobrą walkę, żeby ludzie mieli na co popatrzeć. Nie chciałbym, żeby to się skończyło w jedną rundę. Chcę po prostu pokazać, że potrafię i wiem, że Łukasz to samo będzie chciał zrobić. No i będziemy robić tak, żeby kibice byli zadowoleni i nie byli zawiedzeni.